Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Misiniec, Geinformatik. Zapraszam na comiesięczne podsumowanie prac naszego studia. Zacznę od projektów ukończonych, bo na grudzień zaplanowaliśmy dwie premiery gier naszego autorstwa. Pierwsza już miała miejsce, jest to DLC do gry Car Detailing Simulator pod nazwą Track Day, który jest już od kilku dni dostępny na Steam. Natomiast drugą premierą, która odbędzie się w tym miesiącu, jest port Car Mechanica VR w wersji na platformę PlayStation, który przygotowywał nasz partner zewnętrzny Take It Studio. Proces certyfikacji w tym projekcie po długich bojach został ukończony. Mamy akcept zarówno dla rynku amerykańskiego, jak i europejskiego, a wszelkie opisy i nieścisłości w tłumaczeniach zostały poprawione i zaakceptowane przez Sony, dzięki czemu CMS już wkrótce będzie dostępny na kolejnej, oprócz Steam VR i Quest VR, platformie dedykowanej grom w rzeczywistości wirtualnej. Jeśli natomiast chodzi o prace trwające, to cały czas realizujemy port Car Detailing Simulatora w wersji na Oculus Quest VR. Deweloperzy dodali system zapisu rozgrywki oraz kolejne narzędzia. Jednym z nich jest odkurzacz, przy pomocy którego można zbierać śmieci. Na razie jeszcze w formie kostek, bo graficy dopiero pracują nad tym zestawem elementów. Jednocześnie trwają prace nad optymalizacją aut, które będą dostępne w grze. Funkcjonalność myjki ciśnieniowej zyskała kilka nowych detali. Dodane zostało także menu. CDS to nasza jedyna aktualnie gra VR-owa w trakcie produkcji. W kwestii naszych gier PC, ubiegły miesiąc poświęciliśmy na dalszy rozwój istniejących funkcjonalności w Offroad Mechanic Simulatorze. Zespół deweloperski dodał do gry wyścigi i rajdy, które urozmaicają rozgrywkę i nadają głębszy sens pokonywaniu tras offroadowych. Zaimplementowany został system waypointów w celu łatwiejszego dodawania poszczególnych tras wyścigów i system resetowania pozycji pojazdu, kiedy gracz znajdzie się w opresji. Dodatkowo ukończone zostały niektóre finalne iteracje, m.in. interfejsu dla pojazdu. Wprowadziliśmy także poprawki do mechaniki mycia pojazdu. Dodaliśmy pierwsze testowe trasy wyścigowe i poprawiliśmy mechaniki chip tuningu wraz z pomieszczeniem hamowni. Natomiast w naszej drugiej grze PC ostatni miesiąc przyniósł sporo poprawek tzw. quality of life, bo można teraz dużo łatwiej ustawiać elementy na mapie oraz wybierać modyfikatory z podręcznego menu przy użyciu klawiatury. Został też przemyślany i przeprojektowany flow gry, który pozwala na znacznie szybsze budowanie map oraz odróżnia naszą grę od innych builderów przez na przykład wydzielenie sekcji sklepu czy inwentory. W sklepie kupujemy potrzebne nam elementy, a w inwentory trzymamy zasoby przedmiotów, z których można budować makiety. Do gry dodanych zostało także kilka nowych ekranów oraz dokładna instrukcja modowania. Już na tym etapie do TrainYarda można wgrywać mody, co znacząco zwiększa ilość elementów dostępnych w grze. Instrukcja, podobnie jak narzędzie do modowania, będą dostępne razem z grą, tak samo jak miało to miejsce na przykład w Car Mechaniku. Liczymy, że pozwoli nam to na intensywną rozbudowę społeczności związanej z grą. I jeśli chodzi o pracę naszego studia w listopadzie, to by było na tyle. Teraz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już do kolejnego podsumowania za miesiąc. Do usłyszenia.